Państwa, że będę siedział, bo trochę jestem jednak zmęczony, bo ja dwa dni w Poznaniu byłem na konferencji takiej właśnie naukowej poświęconej między innymi także sądownictwu konstytucyjnemu. No i wydawało mi się, że jakoś szybko przejadę z tego Poznania tutaj, no ale przy wyjeździe z Poznania był jakiś wypadek, no i tak to się stało. I później już były komplikacje. Proszę Państwa, no ja już oczywiście nie pamiętam nawet, że tak mówiłem. Dziękuję bardzo za... Ale to jest doskonały wstęp, tak mimochodem Pan uczynił, do wypowiedzenia paru zdań w ogóle o historii prawa. Jak Państwo pamiętają, była taka sympatyczna skądinąd kandydatka na prezydenta w ostatnich wyborach prezydenckich, która powiedziała, że trzeba prawo napisać na nowo. No oczywiście prawnicy no, zdumieli się niezmiernie, dlatego że ona przedstawiła plan, no nieprawdopodobnie ambitny. Napisać prawo na nowo, to właściwie przekreślić co najmniej 3,5 tysiąca lat pracy nad systemem prawa. Bo przecież tak właśnie się to działo, prawda? Co to jest prawo? Prawo to jest system norm, które ludzie w tym swoim rozwoju cywilizacyjnych, w różnych zresztą kręgach, przecież są jakieś systemy prawa, budują, tu dodają, tam coś odejmą, prawda? No i ten proces się posuwa bardzo, bardzo powoli. No a w tej chwili on jest już rozpisany na taką nieprawdopodobną ilość organów, które to prawo tworzą, że nawet bardzo profesjonalnym prawnikom szalenie trudno poruszać się po tym systemie. No kiedyś, jeszcze w XIX wieku, to można było prawo zawrzeć w jednym kodeksie, na przykład kodeks Napoleona. Tak, jak się wszystko było tam napisane, prawda? No ale dzisiaj to już jest po prostu niemożliwe. A pani profesor Łętowska, zresztą moja koleżanka z Trybunału, kiedyś sformułowała taką teorię multicentrycznego systemu tworzenia prawa. To jest, bo to przecież nie tylko ustawy, które uchwala Sejm, prawda, ale także prawo międzynarodowe, które w formie umów międzynarodowych, konwencji różnego rodzaju tworzy pewien element tego prawa. To są konstytucje, prawda? Ja nie wiem, ile w tej chwili ustaw w ogóle w obiegu jest. Myślę, że parę tysięcy w sumie. No a do tego jeszcze rozporządzenia, do tego właśnie rozporządzenia pewne rozporządzenia Komisji Europejskiej, prawda? Uchwały różnego rodzaju gremiów europejskich i tak dalej, i tak dalej. Mamy ONZ, mamy właściwie każdego dnia tworzy się jakieś nowe zasady. Po co? No po to, żeby nasze życie stawało się bardziej przewidywalne. Żebyśmy wiedzieli, jak w podobnych, takich samych sytuacjach zachowają się inni ludzie i żeby ci inni ludzie wiedzieli, jak my się mamy zachować. Natomiast, no i oczywiście za tym wszystkim muszą stać jakieś organy, które muszą przestrzegać, znaczy pilnować, żeby to prawo było przestrzegane, prawda? No bo jeśli nie ma takiego organu, no to wtedy ludzie sobie sami wymierzają sprawiedliwość. I tak było w czasach Hammurabiego 3,5 tysiąca lat temu. Jak brat zabił komuś brata, jak ktoś zabił brata, no to ta druga rodzina zabijała tego brata, prawda? No to tamci powiedzieli, aha, zabiliście nam brata, no to my tego następnego brata i tak dalej, i tak dalej. I tak to było. I ten genialny Hammurabi, którego my ciągle powtarzamy, prawda, mówimy oko za oko, ząb za ząb, że to takie prymitywne, a on był wielkim reformatorem, bo po prostu po raz pierwszy powiedział w tym naszym kręgu cywilizacyjnym, że dość zemsty rodowej. Ja będę się mścił jako król, tak, w imieniu tych poszkodowanych. To prawo odwetu przenoszę na siebie. I ja będę teraz wymierzał karę, jeśli ktoś... A w ten sposób zaczęto kłaść kres w zemście rodowej. To był wielki postęp cywilizacyjny. I takich postępów cywilizacyjnych oczywiście w historii ludzkości było bardzo dużo.
Ale tak prawdę mówiąc, do XIX wieku sądy zajmowały się czynami poszczególnych ludzi. Król był najwyższym sędzią, nie było żadnych konstytucji, prawda? No, były parlamenty, jakoś tam tworzono to prawo w różny sposób, najczęściej królowie coś to narzucali, jakieś, w Polsce to trochę inaczej było, bo przynajmniej od końca XV wieku to mieliśmy parlament, który właściwie stanowił prawo już. I słusznie tutaj pan Antoni Macierewicz mówił, że Polacy mają znacznie dłuższe tradycje demokratyczne, prawda, niż Amerykanie, no bo Amerykanów wtedy nie było, więc trudno, żeby było, mieli jakieś tradycje. Ale póki co, no to jednak ten rozwój prawa też posunęli do przodu i o tym będę też mówił. Otóż do XIX wieku właściwie sądy sądziły poszczególnych ludzi, tak? Albo były to sprawy cywilne, albo to były sprawy karne, ale pod koniec XVIII wieku już w niektórych systemach, między innymi właśnie w Prusach, zaraz potem we Francji, pojawiła się idea, że trzeba także czasami poddać kontroli sądowej to, co to robi władza. I od XIX wieku zaczęły się także tworzyć sądy administracyjne. Albo przekazywać sądom powszechnym, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, w Anglii, prawo sądzenia władzy wykonawczej, urzędników królewskich, tak, żon, ministrów, tak dalej. No i ta idea się zaczęła upowszechniać, to oczywiście to znowu był wielki krok cywilizacyjny, ale jeszcze do XIX wieku, jeszcze właściwie w całym XIX wieku, poza Stanami Zjednoczonymi, nikomu do głowy nie przychodziło, że nie wystarczy poddawać kontroli sądowej rządu, ale także trzeba parlament poddać kontroli sądowej, bo może się okazać, że on też zrobić jakiegoś, coś zrobić, coś strasznego, prawda? Sprawa stała się aktualna wtedy, kiedy zaczęły powstawać nowoczesne konstytucje. Pierwsza amerykańska, prawda, później polska, właściwie w tym samym czasie powstały trzy konstytucje, amerykańska, polska i francuska. Konstytucja amerykańska jest 1787 roku, ale ona była ratyfikowana przez poszczególne stany i wchodziła w życie właściwie dopiero w 1791 roku i myśmy się wpisali tutaj w tę tradycję konstytucyjną, tą naszą konstytucję. I tu powstał problem, który dostrzegł najpierw pewien Francuz, on się nazywał Emmanuel Sieyès. To jest nazwisko bardzo znane, ale nie tak znane jak, prawda, inni, że tak powiem, ci, którzy robili rewolucję francuską, prawda, czy jak na przykład Danton, czy Robespierre, czy Saint-Gilles. O te nazwiska znam, ale kto słyszał o Sieyèsie? A właściwie można powiedzieć, że to była najwybitniejsza postać tamtej epoki. To był prawnik i ksiądz, on zresztą później zrzucił sutannę, który napisał takie słynne dziełko, którego się cała rewolucja francuska zaczęła. Czym jest stan trzeci? Tak? Bo była szlachta, byli księża, no i ten stan trzeci, prawda, czyli ta reszta. A ta reszta to była 99%. I on w styczniu 1789 roku postawił takie pytanie w broszurce anonimowej, wtedy anonimowo. Czym jest stan trzeci? I odpowiedział na to pytanie. Niczym. Tak dalej być nie może. I od tego się właśnie zaczęła rewolucja francuska. Zaraz potem król zwołał stany generalne. No, chciał jakoś, prawda, tutaj przeciwdziałać tej sytuacji. No i jak wiadomo, gdzieś tam chyba w maju już przedstawiciele stanu trzeciego przenieśli się do sali w gry w piłkę. Tak? I tu zaczęła się rewolucja, która we Francji trwała 10 lat. Rewolucje trwają długo. To nie jest tak, że to jest atak na Bastylię albo na Pałac Zimowy i już jest rewolucja. Tak? No nie, to jest dopiero początek rewolucji. Francuska rewolucja trwała 10 lat. A niemieckie, rosyjska, no to moim zdaniem ona się jeszcze nie skończyła, tak? jeszcze ona trwa ciągle. Niemiecka, no to skończyła się Hitlerem, prawda? Francuska skończyła się Napoleonem i tak dalej, i tak dalej. Są lewicowe rewolucje, są prawicowe rewolucje. Prawda? I on właśnie w tym dziełku mówił, a co, że napisał, że potrzebna jest konstytucja, tak jak w Ameryce.
Ale co będzie, jeśli parlament uchwali ustawę zwykłą większością, niewielką ilością głosów, która będzie sprzeczna z konstytucją? Tak? Powstał problem. Bo dopóki nie było konstytucji, to nie było problemu. Na przykład polski Sejm uchwalał wszystkie ustawy, one się nazywały właśnie konstytucjami, jednogłośnie. No więc jeśli wszyscy uchwalali jednogłośnie, to też nie było problemu, tak? Można powiedzieć nawet, że w Polsce była taka konstytucja, to były artykuły henrykowskie, że z końca XVI wieku. No, oczywiście nikt ich nie nazwał konstytucjami wtedy, prawda? Tylko czy konstytucją. Dzisiaj dopiero właściwie konstytucjonaliści coraz częściej na świecie wypowiadają zdania, że to tak naprawdę była pierwsza pisana konstytucja w Europie, czyli w tym naszym kręgu cywilizacyjnym. Ten Emmanuel Jos postawił ten problem, ale go nie rozwiązał. I dopiero Amerykanie na początku XIX wieku zaczęli się zastanawiać, no dobrze, a co to będzie, jeśli czasami władza zrobi coś, co jest niezgodne z konstytucją. No i taka sprawa miała miejsce w 1903 roku. Pewien sekretarz stanu dokonał nominacji 41 sędziów apelacyjnych, ale w międzyczasie zrobili go prezesem Sądu Najwyższego i nie zdążył od nich odebrać ślubowania. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. I na tym tle powstał problem. Co z tymi sędziami? Oni zostali nominowani, prawda, powołani, ale nie złożyli ślubowania. I oni się zdenerwowali, złożyli że tak powiem, skargę do Sądu Najwyższego Amerykańskiego. W Konstytucji Amerykańskiej nigdzie nie jest napisane, że Sąd Najwyższy jest sądem konstytucyjnym. Ale oni, ci sędziowie, powiedzieli, no dobra, no ale ktoś musi rozstrzygnąć ten problem. I uważa się w historii prawa konstytucyjnego, że ta sprawa z 1803 roku była pierwszą sprawą, która doprowadziła do tego, że Sąd Najwyższy sam sobie przypisał kompetencje Sądu Konstytucyjnego. I cały XIX wiek w Stanach upłynął pod, powiedziałbym, znakiem poszukiwania przez Sąd Najwyższy miejsca w tym porządku konstytucyjnym. I dopiero właściwie w XX wieku ten spór się zakończył. Natomiast Europa spała. Europa spała. Była demokracja, prawda, ale nie bardzo dostrzegano tutaj ten problem. Poza tym politycy nie chcieli dopuścić do tego, żeby ktoś kontrolował to, co oni robią jako parlamentarzyści, prawda? I na dobrą sprawę dopiero jak się rozpadła monarchia habsburska, to tam był taki genialny prawnik, wszyscy prawnicy to się o nim uczą, do dzisiaj Hans Kelsen, który był twórcą tej konstytucji i on się zadał sobie pytanie, no dobra, ale prawda, no, nie tylko rząd może błądzić, ale także parlament. W związku z tym ktoś musi dbać o to, żeby ustawy uchwalane przez parlament zwykłą większością były w zgodzie z konstytucją, która jest uchwalana zwykłą jakąś specjalną, kwalifikowaną większością, ma inny charakter, jest aktem nadrzędnym. No i on właśnie sformułował taką tezę, on dopiero był sędzią konstytucyjnym też w Austrii i proszę Państwa, w 1928 roku napisał fantastyczną taki esej Zagadnienia sądownictwa konstytucyjnego. Dopiero niedawno w Polsce to zostało przetłumaczone z francuskiego, on to napisał notabene po francusku. I on tam zawarł takie zdanie, które jest kluczowe dla zrozumienia obecnej sytuacji w Polsce. Mianowicie, dopóki w państwie nie ma niezależnego organu, który jest w stanie uchylić niekonstytucyjną ustawę, tak długo konstytucja pozostaje zbiorem pobożnych życzeń. Tak? I zaproponował, żeby tym właśnie organem niezależnym, który jest w stanie skutecznie uchylić niekonstytucyjną ustawę, był specjalny sąd. Bo tu trzeba jeszcze dodać, że ten nasz krąg cywilizacji zachodniej idzie jakby dwoma duktami. Jeden to jest taki właśnie anglosaski, gdzie prawo są właściwie tworzą sędziowie poprzez wyroki, poprzez precedencje. Natomiast drugi kontynentalny system tworzenia prawa to jest prawo tworzone przede wszystkim przez parlament. No i w związku z tym on mówi, no ale to
Sąd Najwyższy w Stanach to może kontrolować tutaj te sprawy, które się toczą w trybie instancji, ostatecznie powiedzieć, że coś jest niekonstytucyjne, ale my możemy zrobić taką rzecz, jakby bardziej posunąć sprawy do przodu. Musimy zbadać nie tylko wyrok, czy jakieś tam, jakąś decyzję jakiegoś organu, czy ono jest zgodne z konstytucją, czy nie, ale możemy zapytać, czy ustawa jest zgodna, czy podstawa prawna jest zgodna z konstytucją, tak? I on to właśnie zaproponował. I ten sąd zaczął działać, składał się z 9 sędziów, tak jak właśnie ten Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście psuł krew politykom. I w pewnym momencie prezydent, tylko tamten sąd był tak powoływany, że 3 sędziów powoływał prezydent, 3, jedna izba parlamentu i 3 inne, druga izba parlamentu. I proszę Państwa, w 1934 roku nowy prezydent w Austrii poprosił sędziów tych swoich nominatów, żeby złożyli rezygnację. I oni to zrobili. A wtedy parlament uchwalił ustawę, że sąd konstytucyjny może wydawać wyroki w pełnym składzie. No i w ten sposób zlikwidowano sąd konstytucyjny. Do 1938 roku nastąpił anschluss, prawda, i się sprawa skończyła. A w okresie międzywojennym nigdzie w Europie nie było sądów konstytucyjnych, poza Austrią, który zresztą ten sąd na mnie skończył. Jeszcze w Czechach. W Czechosłowacji też powołany taki sąd, ale uchwalono ustawę, ale już nie reaktywowano tego sądu. I dopiero po II wojnie światowej wszystkie te państwa, które wychodziły z traumy hitleryzmu, faszyzmu i tak dalej, wprowadzały sądy konstytucyjne, bo było już jasne, prawda, po ustawodawstwie III Rzeszy, że uchwalenie przez parlament prawa nie jest gwarancją, że to prawo będzie ludzkie po prostu, tak? No bo uchwalali nieludzkie ustawy, prawda? Eksterminacyjne i tak dalej, i tak dalej. No i pierwszy ten sąd konstytucyjny powstał w Niemczech, później we Włoszech, później oczywiście w Hiszpanii. Wszystkie te kraje, które wychodziły z tej traumy właśnie totalitaryzmu, ustanawiały te sądy. No i co w Polsce w międzyczasie? W Polsce oczywiście w okresie międzywojennym też postulowano tworzenie sądów konstytucyjnych. Robili to głównie prawnicy krakowscy, którzy no, byli parlamentarzystami jeszcze przed I wojną światową. Na przykład w Austrii, prawda, Uniwersytet Lwowski, Krakowski. Pisali książki na ten temat. Jakiś nawet projekt powstał, ale politycy nigdy się nie godzili na to, żeby ktoś kontrolował te ustawy, które uchwalają. No i proszę Państwa, przed wojną oczywiście to nie dało się tego zrobić, natomiast w czasach komunizmu to w ogóle nie było możliwe, dlatego że w czasach komunistycznych obowiązywała tak zwana teoria jednolitych organów władzy państwowej i uważano, że Sejm jest tym najwyższym organem i wszystkie organy są mu podporządkowane, więc nie może być kontroli konstytucyjności tego, co robi Sejm. No bo skoro on jest najwyższą władzą w państwie, no to jak? Prawda? No ale pewne grupy prawników, szczególnie po 1956 roku, ciągle przypominały, że jednak warto by może porozmawiać o idei sądu konstytucyjnego. I to może też warto powiedzieć, że po raz pierwszy idea tak naprawdę wprowadzenia sądu konstytucyjnego wyrażona została, nikt tego prawie nie zauważył, a nawet ja tego nie zauważyłem, po kryzysie marcowym bydgoskim w 1981 roku. Tam wtedy pobito Rulewskiego, prawda, i w trakcie tego negocjowania, tego porozumienia właśnie powiedziano, że trzeba prowadzić sąd konstytucyjny. No ale już to już doskonale pamiętam, ponieważ byłem sekretarzem Prezydium Zjazdu Krajowego Solidarności, że tym razem już bardzo mocno mówiono o sądzie konstytucyjnym, i w programie Solidarności zapisano, że ma być albo Trybunał Konstytucyjny, albo funkcję Sądu Konstytucyjnego należy przypisać wyodrębnionej specjalnej Izbie Sądu Najwyższego. Wtedy się też pojawił postulat powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. No i w tym samym czasie właśnie Stronnictwo Demokratyczne wystąpiło z taką propozycją, a nawet Hanna Suchocka, późniejsza premier, a wtedy właśnie młody prawnik, prawda, napisała razem z Piotrem Winczorkiem, oni razem
byli w tym Stronnictwie Demokratycznym, napisali taki artykuł właśnie o konieczności wprowadzenia sądownictwa konstytucyjnego. No właśnie wczoraj miałem przyjemność właśnie po tej konferencji, na której pani Hanna Schocka była, jeszcze trochę na ten temat przy kolacji podyskutować. No ale jak wiadomo, zaraz był stan wojenny i generał postanowił tutaj takie robić koncesje, tak, że on jest tutaj coś rzucić. A to młodzieży zniesiemy maturę, tak? No to wtedy zniesiemy maturę z matematyki. Żeby młodzież popierała, prawda? A generała, nie będziemy się musieli uczyć matematyki. Dopiero z wielkim trudem, parę lat temu właśnie przywróciliśmy maturę z matematyki, prawda? A co to jest matematyka? No to jest umiejętność logicznego myślenia. To chodziło o to, żeby właśnie nasza młodzież nie potrafiła myśleć. No, dalej. A to właśnie, Stronnictwo Demokratyczne chce Trybunał Konstytucyjny. Dobra, to nam wam damy ten Trybunał Konstytucyjny. No i w Konstytucji, w noweli do Konstytucji w 1982 roku został wprowadzony taki przepis, który mówił o Trybunale Konstytucyjnym i Trybunale Stanu. No i ten Trybunał Stanu niby zaraz zaczął miał działać, miał go Gierka sądzić, prawda, innych tam, tych oficjeli z lat 70. Natomiast poza tym przepisem w Konstytucji zapadła głęboka cisza, prawda? I dopiero w 1985 roku, jak ta władza komunistów słabła i oni szukali tutaj różnych, prawda, jakiegoś wsparcia gdzieś tam, to może prawnicy trochę może nas tutaj jeszcze wesprą. No i powiedzieli, dobra, no to sobie napiszcie tę ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. No i rzeczywiście pewna grupa prawników siadła i napisała. Napisała, a w 1986 roku odbyła się pierwsza rozprawa przed Trybunałem. Przy czym wtedy obowiązywała taka zasada, że wyroki Trybunału nie są ostateczne, tylko mogą być odrzucone przez Sejm większością 2/3 głosów. I ta zasada utrzymała się aż do 1999 roku. I dlatego nikt prawie nie słyszał o Trybunale. Dlatego, że no jak ja zostałem sędzią Trybunału w 1999 roku, to spotykam na ulicy znajomego adwokata, mówię, panie sędzio, gratuluję, jak się cieszę, że pan został sędzią Trybunału Stanu. Wtedy sobie pomyślałem, no tak, no jeśli adwokat nie potrafi odróżnić Trybunału Stanu od Trybunału Konstytucyjnego, no to co się ma, mamy dziwić tak zwanym normalnym ludziom, prawda? Jakiś Trybunał, po co nam Trybunał, co to w ogóle jest? No i proszę państwa, nie było nic słychać. Dlaczego? Bo nawet jak Trybunał uznał jakąś ustawę za niekonstytucyjną, to jeśli ta większość parlamentarna uznawała, że no dobra, niech będzie, to cicho się działa. A jak im się wyrok Trybunał nie podobał, to go uchylali. I dopiero właśnie od 1999 roku, już dwa lata po wejściu nowej konstytucji, która wprowadziła zasadę ostateczności orzeczeń Trybunału, tak? Nie mogą być wyroki sądowe nieostateczne, prawda? No to dopiero wtedy zaczął się konflikt pomiędzy światem polityków, a światem sędziów, tak? Bo pamiętajmy, że każda ustawa jest aktem politycznym, no bo jest głosowana w parlamencie. Wszystko, co robi parlament, jest polityczne, prawda? Czyli teraz, jeśli Trybunał mówi, że to ten akt polityczny jest niezgodny z konstytucją, no to uderza, że tak powiem, w świat polityki, prawda? I dopóki parlamentarzyści mogli uchylić te orzeczenia Trybunału, to się nie specjalnie przejmowali. Ale jak weszła zasada ostateczności orzeczeń, no to się zaczęło. Na początku jeszcze tak właściwie nie było takich konfliktów, wtedy to były jeszcze rządy AWS-u od 1999 roku do 2001, później przed SLD z PSL-em, no to tak jakoś to szło. Ale w pewnym momencie pojawił się rząd, prawda, tworzony przez partię braci Kaczyńskich i tu się zaczęły konflikty. Dlatego, że no, pan Kaczyński, w szczególności Jarosław Kaczyński, jest zwolennikiem, że ja właśnie nie wiem, co on myśli, bo on zmienia te poglądy co jakiś czas, ale on raczej nie dopuszcza myśli, że nad nim ktoś może być. Ktoś może powiedzieć, no nie kolego, ale przekroczyłeś pewną granicę, prawda? No na szczęście rządy trwały krótko, tylko dwa lata, prawda?
skończyły się kompromitacją. No i przyszły inne rządy, które nigdy Trybunału nie kwestionowały, prawda? Platformie się wiele rzeczy nie podobało, oczywiście. Pamiętajmy, że ustawę lustracyjną uchwalał PiS. Owszem, PiS, ale przy wsparciu Platformy Obywatelskiej. To się już mniej podobało, przy czym Platforma cicho siedziała, nigdy nie krytykowała, a PiS strasznie. No i to tak narastało. No a teraz jak wrócili z powrotem do władzy, tu zdarzył się wypadek przy pracy. Mianowicie sędziowie Trybunału już po moim odejściu doszli do wniosku, że potrzebna jest nowa ustawa o Trybunale, ponieważ te stara z 97 roku w pewnych miejscach jest dezaktualizowana. I napisali projekt ustawy, tak jak to zresztą zawsze dotąd robiono, ponieważ to są dość skomplikowane sprawy i wszystkie ustawy wcześniejsze zawsze były pisane w Trybunale. Tylko oni oczywiście nie mają inicjatywy ustawodawczej i przekazywali to prezydentowi. Prezydent, prawda, czy to prezydent Kwaśniewski, czy prawda, wcześniej jeszcze Rada Państwa, no tam taką inicjatywę zgłaszała. I tym razem też się tak zdarzyło, ale dziwnym zbiegiem okoliczności ten projekt prezydencki, który notabene nie uwzględnił wielu postulatów sędziów Trybunału, właśnie na dobrą sprawę zaczął procedowany być dopiero przed samymi wyborami. No i wtedy właśnie pewien poseł PO, który podobno bardzo chciał zostać w przyszłości sędzią Trybunału, chciał tak mieć takie mocne wejście i on zaproponował ten poprawkę z tymi 5 sędziami. Tam najprawdopodobniej chciał sobie znaleźć miejsce tą poprawką dla siebie. No i tu się zaczęło, dlatego że poprzedni parlament mógł zgłosić kandydatów na miejsca tych sędziów, których kadencje kończyły się 6 listopada. A kadencje dwóch następnych kończyły się dopiero w grudniu. I oni uchwalili, że wszystkie te kandydatury mają być zgłoszone przez Sejm 7 kadencji. To było oczywiście niekonstytucyjne. Na to zwracano uwagę, ale nikt się wtedy specjalnie nie przejmował. PiS złożył oczywiście skargę do Trybunału Konstytucyjnego, zaskarżył tę nowelizację. No ale jak wygrał wybory i okazało się, że miał bezwzględną większość, to pyta, po co my mamy tutaj czekać na orzeczenie Trybunału, sami sobie to załatwimy. Prawda? No, jak wiadomo, PiS, Prawo i Sprawiedliwość, używając tych słów Jarosława Kaczyńskiego, zdobyło bezwzględną większość przez przypadek. Tak pan Jarosław powiedział miesiąc temu. Pamiętajmy, że władzę zdobyliśmy przypadkowo, a przez ten rok nie dostaliśmy żadnej premii zarządzenia. No, zwykle tak było, że nowa władza dostaje jakby większy mandat zaufania i trochę im przyrasta. A PiS zdobył 38%. Ale dlaczego ma zatem nie 38% w parlamencie, tylko 50% z pewnym hakiem? Ano z tego powodu, że dwóch dżentelmenów, pan Leszek Miller oraz pan Palikot, wzajemnie sobie nie dowierzali i mówili tak. My musimy się z góry zabezpieczyć co do tych pieniędzy, jak wygramy wybory, jak one będą dzielone. I sobie wzajemnie nie dowierzali. I mówią tak. Jak powstanie jeden komitet wyborczy, no to będzie jeden strumień pieniędzy. To ten, który jest silniejszy, zabierze te pieniądze. Rozmowa Palikot najprawdopodobniej, prawda? Tak by było. I mówi, no w takim razie zróbmy komitet koalicyjny, to wtedy będzie w umowie koalicyjnej napisane, jak te pieniądze podzielimy. Czyli w klasyczny sposób dzielili skórę na niedźwiedzi. No i co się zdarzyło? No zdarzyło się coś, co się zdarzyło kiedyś panu Kaczyńskiemu. Mianowicie w 93 roku pan Jarosław Kaczyński, prawda, jego komitet wyborczy zdobył 4,9%, ale nie zdobył 5% i nie wszedł do parlamentu. W ogóle. A tutaj oni, ten komitet wyborczy Palikota i
pana Millera zdobył 7,51%, ale dla koalicji trzeba zdobyć 8%. I te głosy, one się nie zmarnowały, bo zgodnie z naszą ordynacją one są później przypisane tym partiom, które weszły do parlamentu, tylko proporcjonalnie do liczby zdobytych głosów. No i w ten sposób, przez przypadek, pan Kaczyński zdobył większość i się zachłysnął władzę. Jak to wszystko może być? Nie tylko, prawda, my tutaj, ale także mamy tu różne pomysły, prawda, wspaniałe, no to teraz możemy robić wszystko. I dla mnie, jak ogłaszano wyniki wyborów, to muszę państwu powiedzieć, że ja to przyjąłem tak ze spokoju, inaczej niż moja żona. Bo ja mówię, no nie no, jedni wygrywają, drudzy przegrywają, no normalna kolej rzeczy. Parę razy się to w Polsce stało. Ale prawdę mówiąc, na koniec tego wieczoru wyborczego zastanowiły mnie słowa i zaniepokoiły pana prezesa Kaczyńskiego. On powiedział tak, a teraz my do pracy, a lud niech się bawi. Nie wiem, czy państwo to pamiętają. Czyli my, elita, my wiemy więcej. My tak naprawdę rozumiemy państwo. My doprowadziliśmy do takiego niesamowitego sukcesu. Długą walką, prawda? Widzicie, jak ja jestem genialny. I wszyscy wy, którzy jesteście tutaj razem z nami. My jesteśmy więcej. My tutaj zrobimy, co będziemy chcieli teraz. Bo my naprawdę wiemy, co robić. A lud, nie przypadł. Tak, bo damy jakieś 500+. Coś tam, niech oni tam się zajmują tą pornografią, komórkami, telefonami, prawda, niech się bawią. Ja wczoraj wychodziłem po kolacji właśnie w Poznaniu z restauracji i przeszedłem piechotą od mniej więcej okolicy rynku aż do hotelu Mercure, czyli gdzieś tam w okolicach targu, tak, to z godzinę szedłem. Ilość młodzieży na ulicy nieprawdopodobna. No, miałem wrażenie, że tysiące i bardzo fajnych młodzieży, zachowujących się bardzo poprawnie, rozmawiających, tak? Ale jestem przekonany, że akurat to, co się w państwie dzieje, to jest zupełnie obok nich, oni zupełnie w innym świecie żyją. No w każdym bądź razie, niech ten lud się bawi, prawda? Kto się tam będzie zajmował Trybunałem Konstytucyjnym? A liście okazało się, że jednak no, niecały lud poszedł na tę zabawę. Szczególnie, prawda, ten lud, który tworzył Solidarność w 80 roku, prawda, Komitety Obywatelskie w 89, prawda. Tutaj zaczęło się jakiś wielki niepokój. No i z kolei, zauważcie państwo, że ten rząd pani Szydło nie powstał tak szybko. On powstał dopiero 16 listopada, czyli 3 tygodnie od chwili utworzenia rządu, od wyboru, czyli 3 tygodnie, a rząd większościowy, no to w ogóle o co chodzi? W Anglii, jak są rządy większościowe, to rząd jest na drugi dzień po wyborach, tak? Wszystko jest już ustalone, a tutaj 3 tygodnie. No, później się okazało, dlaczego? A no dlatego, że nie bardzo wiedzieli, co zrobić z Kamińskim. No bo ma być członkiem rządu, a on ma nieprawomocny wyrok skazujący. I szukali jakiejś furtki, żeby on mógł zostać członkiem rządu. No i rząd powstaje 16. Widzimy pana Kamińskiego wśród członków rządu, a zaraz potem pan prezydent oświadcza, że on go ułaskawił. Że uwolnił sąd, postanowił uwolnić sąd od tej sprawy. Ja wtedy byłem na jakiejś konferencji międzynarodowej, jakiś adwokat, który przy kolacji ze mną był, mówi, wie pan, a właśnie ogłoszono w Polsce, że pan Kamiński został ułaskawiony przez prezydenta. Ja mówię, jak to, niewinny, ułaskawiony, prawda? Nie słyszałem, za komórkę i dzwonię do pana Cola i mówię, Andrzej, co to się dzieje? Ja mówię, o właśnie, już tutaj jakieś wywiady, słuchaj, no, Kamiński jest ułaskawiony. Ja mówię, jak to jest możliwe? No niemożliwe, ale no, okazuje się, że jest możliwe, prawda? Znaleźli się tam jacyś usłużni prawnicy, którzy powiedzieli, a może być tutaj zastosowana tak zwana abolicja indywidualna, prawda?
bo są abolicje, ale to są zwykle ustawami, prawda? Ja jako młody sędzia sam stosowałem abolicję, chyba raz. A tutaj żadna ustawa, tylko po prostu pan prezydent powiedział, uwalnia, absolwo. No, nikt o tym wcześniej ani w Europie, ani w Polsce nie usłyszał, że można właśnie w takim trybie ułaskawić niewinnego, no bo jeśli ktoś nie jest prawomocny skazany, to jest niewinny. To z czego go ułaskawać, prawda? No ale znowu te subtelności są rozumiane przez, prawda, przez niektórych, nie przez cały lud. No i zresztą też niektórzy, dobrze, że go, dobrze, oczywiście, fantastycznie, świetnie, nareszcie zrobi porządek. No i co się okazało, że 8 listopada powinni rozpocząć pracę trzej sędziowie z tej piątki wybranej poprzednim razem, ale pan prezydent nie odbierał ślubowania. I wtedy byli prezesi Trybunału, pan Coll, pan Marek Safian, pan Zielicki, ja, wydaliśmy oświadczenie wzywające prezydenta do odebrania ślubowania, prawda? I wtedy usłyszeliśmy, że pan prezydent może nie odebrać ślubowania i po prostu, bo ślubowanie dopiero kończy akt powołania sędziego. Dopóki nie złoży ślubowania, nie jest sędzią. To jest oczywista nieprawda, bo ustawa mówi wyraźnie, że sędzia wybrany może odmówić złożenia ślubowania. Czyli on jako sędzia może odmówić złożenia ślubowania i wtedy nie zostaje urzędującym sędzią, ale on już jest sędzią. Bo kompetencja wyboru sędziego to jest Sejm, a nie pan prezydent. Pan prezydent tutaj nic do tego nie ma. A? To jest tak jak na przykład sędziami sądów powszechnych. Pan prezydent powołuje Sejm, ale nie może ich odwołać, bo to jest kompetencja już sądu dyscyplinarnego i tak dalej, albo samego sędziego. No i tak samo tutaj. No oczywiście pan prezydent nie mógł powiedzieć, że ich nie powoła. Ale w pewnym momencie zaczął się wokół tego duży zgiełk, szczególnie na świecie, no bo tego rodzaju sprawy są zawsze bardzo śledzone, prawda? No i na Zachodzie też wzbudziło to wielki niepokój. I w pewnym momencie jeden z urzędników prezydenta, prawda, powiedział, no pan prezydent jest w Japonii, ale jak wróci, to najprawdopodobniej zaprzysięgnie tych trzech sędziów i rozwiążemy ten problem. I w tym momencie pan Kaczyński ruszył do ataku i zmusił prezydenta do tego, żeby w nocy przyjął ślubowanie od sędziów, których na nowo jakby wybrano, jednocześnie uchylając wybór z poprzedniego parlamentu. No myśmy byli oczywiście tym zbulwersowani, no bo takich rzeczy nigdy nie było, no ale stało się, prawda? Notabene jedna z profesorów prawa, znajoma pana Dudy, pana prezydenta, powiedziała mu: ja ci mogę wiele rzeczy wybaczyć, ale tego, że odbierałeś od sędziów ślubowanie w nocy, nikt ci nie wybaczy. Tak? Jest też takie sposponowanie tych ludzi. Oni się zresztą dali sposponować, prawda? No i tu się, i proszę państwa, no i wtedy pan Andrzej Coll, to było 19 listopada, uchwalono ustawę pierwszą o Trybunale, tak zwaną naprawczą. No i tam wypowiedziano kilka takich właśnie tez w tej ustawie, po których pan Andrzej Coll powiedział z dniem, aha, jeszcze w nocy uchwalono tę ustawę, później do Senatu, na drugi dzień prezydent podpisał, wszystko nocą, koniec. I wtedy pan profesor Andrzej Coll powiedział, z datą 19 listopada w Polsce skończyło się państwo prawa. Co to znaczy koniec państwa prawa? To jest bardzo poważna sprawa, bo jeśli system prawa nie działa w pełni, tak, no to w takim razie wszyscy schodzimy z przestrzeni, w której działa prawo, na udeptaną ziemię. Czyli stosuje, to już nie jest przemoc. To wtedy jest to silniejszy, tak? Właśnie po czwartym ten poniedziałek pokazał coś. Dlaczego pan Kaczyński się cofnął? Bo zobaczył siłę. Nie działa państwo, prawda? Już nie działają reguły. Działa naga siła. Z kolei ja też właśnie gdzieś pod koniec listopada wypowiedziałem taką tezę, że w Polsce rozpoczęła się rewolucja.
Na czym polega rewolucja? No, że właśnie te siły znoszą dotychczasowy system prawny, ekonomiczny, tak? Natychmiast przystąpiono do likwidacji służby cywilnej, zmian w służbach, w mediach i tak dalej, i tak dalej. W spółkach Skarbu Państwa. To wszystko się zaczęło. A jednocześnie to oświadczenie pana prezydenta. Uwalniam sąd od tej sprawy. Czyli jednym słowem dał taki sygnał. Moi drodzy koledzy i koleżanki, teraz mamy pełnię władzy, możemy robić co chcemy. A gdyby wam się jakaś noga powinęła, to pamiętajcie, ja jestem na końcu. Ja was uwolnię od tej sprawy. Jeszcze na dodatek pojawiła się nowelizacja ustawy o prokuraturze, gdzie pojawił się też przepis, który mówił, że jeśli prokurator naruszy prawo, ale w imię dobra społecznego, to nie umarza mu się postępowanie. Tak? To są rzeczy kompletnie niebywałe. Prawda? Niebywałe. No i co tu dużo mówić? No, rewolucja trwa. Tak? Pogłębia się chaos. Jak powiadam, rewolucje trwają zawsze jakiś czas. Mają swoją logikę. Najpierw, prawda, wyrzucamy tych, no dzisiaj gilotyna nie działa, tak? Niektórzy by bardzo chcieli, żeby działała, prawda? Nawet pewna dziennikarka znana powiedziała, że warto przywrócić karę śmierci, chociażby tylko po to, żeby pana Tuska skazać na karę śmierci. To są jacyś szaleńcy w ogóle. Notabene, nie wiem, czy państwo pamiętają taką książkę Schizofrenia, napisaną przez Antoniego, profesora Antoniego, proszę? Tak. Ja jako młody sędzia to czytałem i tam jest dostępnie napisane, że przeciętnie w każdym społeczeństwie, a w Polsce on liczy, że osób z zaburzeniami psychicznymi różnego rodzaju jest około 10%. Pamiętam, a schizofreników jest około 1%. Ja zapamiętam, 38 milionów ludzi, powiem 1%, to jest 400 tysięcy. To na miłość boska, ile jest sędzi tych miejsc w szpitalach. Pamiętam, że akurat przedbiegły psychiatra na sprawę, którą prowadziłem, i ja przedbiegłem i mówię, panie doktorze, niech mi pan mówi, a ile jest miejsc w szpitalach psychiatrycznych w Polsce? A on mówi, no prawdę mówiąc to nie wiem, ale rząd, no jak to może? On mówi, na parę tysięcy. No, a przecież pan profesor tutaj napisał, że mamy 1% schizofreników. To gdzie oni są? No wśród nas, prawda? No. Znamy zresztą bardzo wielu takich. Każdy z nas kogoś takiego zna, prawda? Który komuś gdzieś słyszy głosy, gdzie to dolewają mu coś tam do zupy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No w każdym bądź razie tu się zaczynają jakieś już zupełnie, prawda, dziwne rzeczy. No i zobaczymy, co będzie dalej. Co będzie dalej. Ja wczoraj swoje wystąpienie tam na czasie tej konferencji zakończyłem taką nadzieją, że pan Jarosław Kaczyński przeczyta, zna historię i wie, że był taki przypadek, kiedy Aleksander Macedoński w swoim pochodzie, prawda, przez świat zwycięski natknął się kiedyś na armię kobiet i zarządził odwrót. Jego otoczenie nie bardzo rozumiało, prawda, bo tam wszyscy mężczyźni byli wymontowani. No, on mówi, nie będziemy z kobietami walczyli. Dlaczego? No, przecież powiedzieliśmy, to jest dobre. Nie, bo wygrać z kobietami to prawda, to nie jest honorowe. A przegrać jeszcze gorzej. więc jak kobiety się zdenerwowały i wyszły, a on kobiet nie zna, prawda, no bo tylko mamusia była, prawda, tej mamusi się bały do tego stopnia, że potrafi ją przez 2 tygodnie oszukiwać i wydawać gazety po to, żeby była przekonana, że jej drugi syn płynie gdzieś tam statkiem. On po prostu nie zna kobiet, nie rozumie, ale się ich boi, no bo jak nie miał tej matki, się najprawdopodobniej dał, prawda? No i nie miał tylko normalnego otoczenia, to naraz jak się pojawiły jakieś kobiety, prawda? Jeszcze zorganizowane, no to w takim razie mówi, o, a chyba zna historię z Aleksandra Macedońskiego, to mówi, na wszelki wypadek wycofujemy się, prawda?
No i mamy teraz zupełnie nową rzeczywistość. Notabene ja teraz ostatnio w Gdańsku, bo te rocznica 30-lecie Trybunału, no obcięto nam budżet. Notabene nawet nie ma pieniędzy na pensje dla sędziów w stanie spoczynku. Tak, od listopada nie będziemy brali pensji. Oczywiście są tam też wdowy po sędziach. Rządzący się nie przejmują. Obcięli budżet Trybunału o 3 miliony złotych. O tę kwotę, która właśnie była na milion na te uroczystości z okazji 30-lecia, to miała być wielka feta, wszyscy mieli przyjechać z całego świata, prawda? No i oni najprawdopodobniej sobie wyobrażali w zeszłym roku, że w ogóle zlikwidują ten stan spoczynku, jakieś tam normalne pensje, emerytury dostaniemy, prawda? No ale najprawdopodobniej sobie uświadomili, że to nie taka prosta sprawa, bo przeciętna dożywalność, jeśli można użyć takie określenia, sędziego w stanie spoczynku to jest 3 lata. To są, tak jak w Sądzie Najwyższym, to są pracocholicy, pracują do tego 70 roku życia i później nie bardzo wiedzą, co robić ze sobą, tracą w ogóle wiarę w sensowność życia i umierają. Podobnie z sędziami w stanie spoczynku. No, ale jeśli się chce teraz, w związku z tym te pensje na stan spoczynku, to nie są jakieś duże kwoty, bo się płaci 3 lata. Natomiast normalnie to trzeba płacić składkę. Ta składka ZUS-owska to jest 45%, prawda? Czy 48% nawet. W związku z tym, jeśli by się odebrało sędziom stan spoczynku, to trzeba ZUS-owi zwrócić składki. Bo tutaj przecież te składki nie były opłacane, tylko jak zaczęli obliczać, no to żeby mnie przenieść na normalną emeryturę, to trzeba zapłacić ZUS-owi za te 20 parę lat, prawda? Bo byłem sędzią, który jest w stanie spoczynku już kolejne prawie 10 lat. Około 2 milionów złotych. No to pomnóżmy to, prawda? W związku z tym cofnęli się. Ale, prawda, jeden z naszych kolegów, bardzo bliski, przyjaciel notabene, jeszcze z czasów studiów, pana Kaczyńskiego, sam zagrożony w stanie spoczynku, poszedł do niego i mówi: słuchaj Jarek, no ty się nie wykupię, przecież my nie mamy pieniędzy, nie będziemy mieli z czego żyć, przecież to będzie skandal. A on mówi: no będzie teraz nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, tę kwestię rozwiążemy. Ale dużo zależy od tego, jak się sam będzie Trybunał zachowywał. Także, no to po prostu jakaś komedia pomyłek, prawda? My sobie się jakoś damy radę, prawda? No ale no, to żenujące to wszystko jest, poniżej poziomu w ogóle. No co dalej? No nie wiadomo co dalej, ale w tym Gdańsku właśnie. No już koniec tej konferencji, tam był Gianni Buchicchio, ten właśnie przewodniczący Komisji Weneckiej, którego ja zresztą też znam od wielu lat, no bo to jest ten świat tych sędziów konstytucyjnych, to jest w końcu niewielki w Europie. Na różnych konferencjach żeśmy się spotykali. I ja się żegnam z nim, no mówię: dziękuję Gianni za to, co tutaj robisz, prawda, przyjechałeś, powiedziałeś świetne przemówienie. A mówi: no tak, to wszystko tak, ale teraz to kobiety powinny pójść do przodu. No bo w Polsce kobiety, prawda, to mają szczególną pozycję. Nie byłoby Solidarności, gdyby nie kobiety. Przypomnijmy sobie, Wałęsa zakończył strajk 16 sierpnia, kiedy stoczniowcy dostali 2000 zł. I wtedy wpadły 3 gęsi, takie kapitolińskie, prawda, pani Walentynowicz, pani Pikowska, pani ta tramwajarka, tak, Szymonos i jeszcze była taka Ewa Osowska się nazywała, trochę o niej zapomnieliśmy. I one do niego: Lechu, co ty robisz? To ty zamykasz, załatwiliście sobie, a my strajkujemy, to nas wytłuką. I Wałęsa idzie do Borusewicza, to Borusewicz opisuje w jednej ze swoich książek. Przychodzi Wałęsa i mówi: Bogdan, co robić w tej sytuacji? A on uczciwie mówi: nie wiem, Lechu. To Wałęsa mówi: to strajkujemy. No i w ten sposób, moim zdaniem, Solidarność dzięki kobietom powstała 16. Nie 14, jak się zaczął strajk. Nie 31 sierpnia, kiedy podpisano porozumienia. Nie 17 września, kiedy podpisano statut i przyjęto nazwę Solidarność. Ale 16, jak się tak, że i Wałęsa przestraszył kobiet.
i dzięki temu powstała straż. Więc naprawdę, zresztą pozycja Polek jest szczególna. Pamiętajmy, że na przykład w polskim prawie zawsze kobiety dziedziczyły po mężach lub ojcach, a na Zachodzie nie. Ja jeszcze jako młody sędzia orzekałem o spadkach otwartych, jak sądziłem sprawy cywilne. Przed 1 stycznia 1947 to tutaj obowiązywał kodeks Napoleona na terenie dawnego księstwa warszawskiego. Czyli jak się spadek otworzył przed datą 1 stycznia 1947, to musiałem stosować prawo kodeksu Napoleona. A tam był przepis, który mówił, że żona dziedziczy tylko, nie dziedziczy, przepraszam, ma wieczyste użytkowanie takiej części, jaka by jej przypadkała ze spadku, gdyby była uprawnionym spadkobiercą i nie mniej niż 1/4. Czyli na przykład, jeśli byłoby na przykład troje dzieci, to te troje dzieci po 1/3, a 1/4 wieczystego, tak zwanego dożywotniego użytkowania, stąd to pojęcie dożywotne, prawda? Więc francuski zaczęły dziedziczyć po mężach dopiero bodaj w 1974 roku. Prawda? Natomiast Polki zawsze to miały. Miały prawa wyborcze. Prawa wyborcze w Anglii dopiero 21 rok, prawda? W Szwajcarii to chyba też dopiero w latach 70. Także ten feminizm, który z Zachodu tak idzie, to w Polsce nie bardzo jest tutaj, nie znajduje takiego gruntu, prawda, dobrego, bo kobiety, mówię, zaraz, ale my nie jesteśmy feministkami, ale one nie czują takiej potrzeby, żeby się ogłaszać jako feministki, za wyjątkiem pewnej grupy. Tak? Oczywiście są pewne nierówności płacowe, takie czy inne, no to, ale my nigdy nie mamy takiego przeświadczenia, że musimy walczyć jakąś pozycję. U nas Suchocka była premierem, pani Gronkiewicz-Waltz była prezesem Banku Centralnego, prawda? Teraz znowu jest kobieta, no dla nas jest oczywiste, że, prawda? Zresztą każdy Polak to wie, że to tak jak w tej anegdotce, jak ktoś pyta Polaka, jak to u was wygląda, te relacje między mężczyznami a kobietami. No to problem to jest bardzo proste. My mężczyźni zajmujemy się sprawami ważnymi. To znaczy jakimi? No, polityką światową, prawda, pokojem, prawda, na Kubie, prawda, wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Tu się takimi rzeczami rozpadły, bo Brexit, prawda, to my się zajmujemy tymi sprawami. A kobiety? A kobiety to tymi mniej ważnymi. To znaczy jakimi? No jak trzeba dom kupić, założyć konto banku, tak. No to mniej więcej tak jak w tej anegdotce jest, prawda? Tyle ci polscy mężczyźni mają do powiedzenia i dlatego no, uważam, że kobiety tutaj, prawda, przychodzą do już bezpośredniego ataku. Teraz przy okazji pogrzebu Andrzeja Wajdy spotkałem panią Krystynę Jandę, którą gdzieś tam raz tu tylko gdzieś tam się otarłem o nią, ale musieliśmy czekać tam na wejście do kościoła, takżeśmy stali z pół godziny. I ja w pewnym momencie mówię, pani Krystyna, pani jest nowym przywódcą narodu. Pan mówi, cóż pan opowiada? No i pani się zastanowi. Pani dała sygnał i ludzie posłuchali. I poszło. Ona mówi, nie ja to wymyśliłam. Ktoś mi tam to podpowiedział, prawda, że to kobiety mi stanowi. To nieważne, kto to wymyślił. Ważne, kto dał sygnał. Prawda? I to jest właśnie bardzo istotne. I że najprawdopodobniej, prawda, będziemy mieli całkowicie nową sytuację. Bo z kobietami trudno walczyć. Trudno walczyć. I Trybunał Konstytucyjny zszedł na plan dalszy, ja się zgadzam tutaj, prawda? No ale kobiety podjęły, prawda, pewne postulaty. Ale nie zapominają o Trybunale. Bo dobrze wiedzą, że sprawa Trybunału to jest sprawa Konstytucji. Atak na Trybunał jest atakiem na Konstytucję. Zgodnie z tym kelzenowskim, prawda, zauważeniem, że dopóki w państwie nie ma niezależnego organu, który jest w stanie uchylić niekonstytucyjną ustawę, no to Konstytucja jest zbiorem pobożnych życzeń. Czyli atak na sąd konstytucyjny jest atakiem na Konstytucję, bo wtedy ona z aktu normatywnego spada do kategorii zbioru pobożnych życzeń. A takich konstytucji to w Polsce było dużo, prawda, które były zbiorem pobożnych życzeń, w szczególności konstytucja z 1952 roku,
prawda, osobiście poprawiona przez Stalina, prawda, to nawet jakieś hafciarki wyhaftowały złotą nitką na jedwabiu. Całą konstytucję, wyobrażacie sobie Państwo, czy nie zwolę, w jakiejś spółki. No ale przecież dobrze wiemy, że to nie była żadna konstytucja. I teraz już takie końcowe zdanie może. Polacy mają długą tradycję konstytucyjną. No bo chlubimy się konstytucją 3 maja. Tych konstytucji w naszej historii mieliśmy wiele. Ale tak naprawdę przez suwerenne państwo to były 4 ustanowione. Czyli konstytucja 3 maja, konstytucja marcowa, konstytucja kwietniowa z 1935 roku, no i oczywiście ta konstytucja. I teraz proszę Państwa, 2 z tych konstytucji zostało uchwalone całkowicie nielegalnie. Pierwsza to konstytucja 3 maja. Pewna grupa posłów w ogóle nie wiedziała, że będzie procedowana konstytucja, oni zostali wezwani na 5 maja. Przyjechali na 5 maja, żeby było posprzątane. Podobnie konstytucja kwietniowa z 1935 roku. Nie wszyscy posłowie wiedzieli, że ona jest uchwalana. Czyli z tych 4 konstytucji, 2 były nielegalne. I nie przetrwały długo. Konstytucja 3 maja w 1992 roku właściwie już przestała obowiązywać wskutek wojny polsko-rosyjskiej. Konstytucja kwietniowa upadła w 1939 roku razem z państwem. To, że ona no, przetrwała, symbolicznie przetrwała, ale już nie była przecież aktem normatywnym, który reguluje reguluje organy, działalność organów państwowych. Po 1939 roku mogliśmy sobie takie rzeczy tam robić w Londynie, prawda, się trochę bawić tą konstytucją, ale przecież ona nie miała żadnego praktycznego znaczenia tutaj naszego życia. Konstytucja marcowa była uchwalona całkowicie legalnie, ale przestała obowiązywać w wyniku zamachu majowego. Ta konstytucja, którą teraz mamy, nie tylko została uchwalona całkowicie legalnie, ale nawet w wyniku referendum ogólnonarodowego, prawda? I co może najważniejsze, obowiązuje już 19 lat. 20 rok zaczęła obowiązywać. Tak? Czyli tworzy pewne trwałe podstawy porządku. I to się tak niektórym nie podoba, prawda? Polacy. Ponieważ tych konstytucji było dużo, ale właściwie obowiązywały, nie obowiązywały, to byśmy się nauczyli żyć tak jakoś pomiędzy, tak, a prawo, ja pamiętam jak poszedłem na prawo, to bardzo często słyszałem od kolegów albo od moich tam jakichś kuzynów, o to dobrze, to będziemy wiedzieli jak to prawo minąć, to nam pomoże. My raczej mamy tego rodzaju, prawda, filozofię, tak, jak to minąć, prawda. I tak żeśmy żyli po prostu. Natomiast ludzie na zachodzie, w Stanach czy w Europie Zachodniej wiedzą, że konstytucja to jest coś poważnego. Prawda? W związku z tym, jak zobaczyli, co robią Polacy z Trybunałem, z Konstytucją, z porządkiem prawnym, po prostu złapali się za głowę. Jak to? To ta Polska, która tutaj była wzorem, dla innych krajów, wszystko było idealnie. Naraz, ach, to tacy są Polacy. Aha, prawda? No i się zaczęło, jakieś listy senatorów. Później przyjechało 5 senatorów amerykańskich. Przekonujące, jak sekretarz stanu, zastępca sekretarza stanu 5 maja miał wykład na uniwersytecie, wezwał do poszanowania Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Prawda? Ludzie tak to wszystko jak grochem o ścianę, tak? Bo ludzie nie czują tego. Nie czują, że w tej chwili właściwie wchodzimy w jakiś taki czas chaosu. Popatrzcie Państwo, co się z policją dzieje. Minister spraw wewnętrznych mówi, policja niewłaściwie interweniowała w przypadku tej pani, która w Gdańsku się awanturowała. No przepraszam bardzo, w normalnym państwie minister spraw wewnętrznych, nadzorca policji, jeśli stwierdza, że policja źle działa, to się podaje do dymisji. A on po prostu zaatakował policję. Teraz ostatnio ci policjanci już kompletnie zdezorientowani mówią, no zaraz, zaraz. Dlaczego tu się szanuje tych kiboli, którzy mają orła na koszulce,
na t-shircie, a nie szanuje się nas, którzy mają tego orła, ale na czapce. Prawda? Więc widzimy, że tu się pogłębia chaos. Sprawa z ziemią. Prawda? Rolnicy dopiero teraz się zaczynają przekonywać, że aha, nie mogę sprzedać tej działki. Prawda? No w każdym bądź razie, oczywiście, jak powiedziałem, gilotyna nie działa dzisiaj, ale jak ktoś został wyrzucony z pracy w media, w spółce Skarbu Państwa, tak? No to on już został zgilotynowany. Bo w dzisiejszych czasach, ja miałem takiego przyjaciela, który był profesorem psychiatrii, pan profesor Winnic z Krakowa, i on zawsze mówił, w czasach okupacji łatwiej było żyć, albo zresztą znacznie starszy był, łatwiej było żyć, bo była taka sytuacja zero-jedynkowa. Przeżyje, nie przeżyje. I nauczyliśmy się z tym żyć. Ale w czasach normalnych, tak zwanych, PRL-u, on mówi, to jest znacznie trudniej, bo człowiek jest niepewny, co z nim będzie jutro. Tak? A w tych dzisiejszych czasach nie wiadomo, będę miał pracę, czy nie będę miał pracy, prawda? Ta niepewność wzrasta, tak? Czyli dzisiaj nie trzeba używać nikotyny, żeby zastraszyć ludzi. Ja rozmawiam ze swoją moją młodą znajomą, która jest sędzią w sądzie jednym rejonowym. I ona mówi, proszę pana, u nas jest straszna sytuacja, bo my się boimy ze sobą rozmawiać, bo nie wiadomo, kto jest kto. Ja mówię, to wie pani co, to pani jest w gorszej sytuacji niż ja w latach 70. Bo ja pamiętam, żebyśmy się nie kryli ze swoimi poglądami politycznymi na przełomie lat 60. i 70. I nigdy do głowy mi nie przyszło, a byłem 10 lat sędzią, żeby kryć się ze swoimi poglądami politycznymi. Oczywiście, no nie awansowałem, to jest jasne. Nie należałem do partii, ale normalnie funkcjonowałem, tak? Czyli pani ma gorzej niż my w latach 70. Kiedyś miałem jakiś wykład dla prawników i taka młoda prawniczka, 30-letka, do mnie podchodzi. Nie dotyczyło trybunału, chodziło o inne specjalistyczne rzeczy. I ona mówi, wie pan co, dopiero dzisiaj zrozumiałam, za jak pan w tych dzisiejszych czasach musi cierpieć. A mówię, no tak, bo ja cierpię i ludzie mnie podobnie cierpią, tak? Bo widzą, że myśmy tutaj z mozołem budowali to państwo, tworzyliśmy pewne instytucje, prawda? Ten kraj powoli wydobywaliśmy jakoś z zapaści, prawda? Dwa kroki do przodu, czasami dwa kroki do tyłu, czasami jeden, ale jednak tak powoli to wszystko szło. Natomiast teraz jest totalna negacja wszystkiego, prawda? I ja się najbardziej właśnie boję tego, że w pewnym momencie ludzie powiedzą, nie, dość tego chaosu. Trzeba rządów silnej ręki. I ja już widzę tego amatora na rządy silnej ręki. To nie będzie pan Kaczyński. Nie. Ja widzę kandydata na polskiego Salazara. I oby się to nie stało. Bardzo dziękuję.